Lasy państwowe reagują na haniebne insynuacje podejmowane przez europoseł Janinę Ochojską. Polityk sugerowała, że leśnicy przy granicy z Białorusią zakopywali ciała migrantów w masowych grobach. Wszczęcie śledztwa polecił prokuraturze minister Zbigniew Ziobra. W reakcji na atak hybrydowy reżimu Łukaszenki i próbę wytworzenia sztucznej presji migracyjnej na terenie przy granicy z Białorusią od grudnia 2021 roku do czerwca ubiegłego roku obowiązywał zakaz przebywania. Nie dotyczył on jedynie mieszkańców i przedsiębiorców. Od września do grudnia 2021 roku na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy. Europoseł Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska za działania w obszarze przygranicznym atakowała polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, a teraz na antenie TOK FM sugerowała... I tu cytat, że polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych imigrantów i chowali je w masowych grobach. Na słowa ochojskiej zareagował rzecznik lasów państwowych Michał Gzowski. Okryła się hańbą i za to odpowie, składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janinę Ochojską za pomówienie leśników, jakoby potajemnie zakopywali ciała uchodźców w masowych grobach przy granicy z Białorusią. Prokuratura jak zapowiedział minister Zbigniew Ziobro, podej Działania. Szokujące kłamstwa. Janina Ochojska rzuca oszczerstwo na polskich leśników, że chowali ciała uchodźców w masowych grobach. Tego nie wymyślił nawet Łukaszenka. Poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie karne. To nie może ujść bezkarnie. Straż graniczna od początku marca odnotowała około 600 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W lutym było to około półtora tysiąca. Obecnie dobiega końca budowa na granicy polsko-białoruskiej zapory elektronicznej, czyli systemu kamer i czujników. W ubiegłym roku na 186 km granicy postawiono stalową zaporę o wysokości 5,5 metra.